Dawaj, 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 zabijaj, gryź, gryź, gryź! Jest, udało mi się poderżnąć mu gardło, teraz muszę go szybko chyba zjeść, co? Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zabawimy się w kociaka, czyli to, co wy i ja, czyli kociaki, lubią najbardziej. A co lubią kociaki najbardziej? Polowanie. Dzisiaj będziemy polowali gra Feral, czyli nowa gra w bardzo ładnej oprawie, która jest jeszcze tworem demo, jest tworem czysto indie, jakichś tam ludzi randomowych, żadnego wytwórstwa. Więc jak na wydawnictwa bardziej, jak na grę indie, wygląda naprawdę wyśmienicie. Przekonamy się, co tam można ciekawego robić, więc jeżeli jesteście ciekawi, to intro! Okej, jesteśmy już w grze i tutaj mamy różne podpowiedzi. Hunting, czyli musimy polować, to co wam mówiłem. I poluje się naciskając LB i wtedy pokazuje nam prawdopodobnie na mapie, tak jest, pobliskie zwierzęta, które wydają jakieś odgłosy. I musimy tutaj też wąchać RB, jeżeli znajdziemy jakieś ślady, czyli na przykład kupę. Okej, potem musimy nacisnąć B, żeby się tutaj, wiecie, skradać do swojej ofiary, a potem musimy nacisnąć sprint i X, żeby zaatakować i zabijać. Musimy pewnie tak, mamy głód, mamy życie i mamy wodę. Patrzcie, tutaj mamy w prawym dolnym rogu. Wy tego nie widzicie, więc może fajnie by było, jakbyście to widzieli. No i już widzicie, jaka magia tutaj YouTube'a, wszystko szybko i teraz tak, mamy w lewym dolnym rogu, czyli teraz nie widzicie jakiegoś kotka. Ogólnie my jesteśmy kotkiem, więc tutaj są nasze łapy. Ale nie wiem, jak zrobić, żeby było nas widać. Nie da się chyba zmienić kamery. Ten kot wydaje strasznie dziwne dźwięki. To jest nasza nora i teraz tak, skoro musimy wyczuwać tutaj... Ja nie umiem w ogóle w żadne gry, nigdy nie potrafiłem grać na padzie, więc to może być dość ciekawe. No świat wygląda naprawdę pięknie. Czy tam jest coś? Czy mi się wydaje? Tutaj coś słyszałem. O, coś jest chyba całkiem blisko. Nie widać nic na razie, ale no to przebiegnijmy się tam. Dobra, zobaczmy odgłosy. Tutaj. Biegnijmy! O, tu coś powinno być chyba, nie? Okej, wydaje mi się, patrząc na to, że jesteśmy całkiem blisko ofiary, ale coś slagowało, jejku. O, patrzcie, tam coś jest. Tylko co to jest? To jest żaba chyba, co? Nie, to są jakieś ptaki takie śmieszne. Teraz tak, musimy na to pobiec i zaatakować. Zabiliśmy to, czy nie? Tak! Zabiliśmy! Brawo! Nasza pierwsza ofiara! A ja się jeszcze nie cieszyłem. Czy da się to jakoś zjeść? Jak mogę to skonsumować jakoś, czy co? Nie, już chyba to skonsumowałem. Dobra. I teraz, czy tamten drugi uciekł? Co jest? Coś mnie bije! Ziomek! Ja myślałem, że tutaj nie mam predatorów. Ziomuś! To jest ogromne. Ja uciekam. Aha. No to fajna zabawa. Ja myślałem, że tylko ja jestem tutaj jakimś... kozakiem. No tam już byliśmy. Idźmy bardziej w tamtą stronę, może coś nowego znajdziemy. Naprawdę, ta kraina wygląda wyśmienicie. Powiedzmy, co ten kotek tam daje nam po lewej stronie? Co, o czym on świadczy? No wiadomo, tutaj jest życie, głód i woda. Prawdopodobnie można jakoś pić. Co jest całkiem logicznym tutaj rozwiązaniem, jeżeli chodzi o zwierzęta. Tam jest coś całkiem blisko. Tutaj są jakieś... O. A co to jest? Czemu tego nam tutaj nie pokazuje? To też jest jakieś żyjątko. Mogę pić X-em. Okej, ale czemu... Patrzcie, no tam coś jest. To takie całkiem dziwne. Całkiem zabawnie to wygląda. Więc jakby to zaatakować? Nie wiem, może po prostu pobiegnijmy na to, co? Go! Gdzie to jest? Zniknęło! Czy to jakoś pod ziemię weszło? O co chodzi? Tak, to wchodzi pod ziemię. Plan jest prosty. Wybiegamy, skaczemy, atakujemy. 3, 4 i ry. Trafiłem? Chyba nie, co? Nie trafiłem niestety. Jeszcze raz. Biegniemy. Ajajajajaj, prawie. Kurde, to jest ciężkie. Dobra, gdyby spróbować bez skoku, co? Na przykład biegniemy. O! Chyba się udało, co? Był taki jakiś pisk dziwny. Wydaje mi się, że... Jest, zabiliśmy. No i to ale... Co to jest w ogóle? Da się to jakoś zjeść czy coś? Chyba nie. No to po co ja to zabiłem? Tak dla zabawy? Zrobię się, zaczynam się robić głodny. Więc napijmy się jeszcze troszkę. I lećmy na hunt. Dobra, mam dwie mam ślady. Tylko te ślady to są tego tutaj ziomka. I ja bym chciał go zabić, ale za... Albo zajdę go od góry, patrzcie. Nie, ucieka. Ucieka przede mną. Tutaj jest jeszcze raz ten koleś.
Ale się schował. Nie, udało mi się go złapać, dobra. Tylko że on mi nie daje w ogóle jedzenia, to po co ja go zabijam? A gdzie jest tamten, co? Nie wiem, pójdźmy po tych śladach, no. Patrzmy, dokąd te ślady nas zaprowadzą. Gdzieś tutaj pobiegł. O nie, wszedłem w... O, tutaj jest, patrzcie. Dobra, robimy go. Dawaj, 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 zabijaj, gryź, gryź, gryź! Jest, udało mi się poderżnąć mu gardło. Teraz muszę go szybko chyba zjeść, co? Gdzie on jest? Nie mogę go zjeść? Mogę. Dobra, mogę 5 jego części zjeść. Całkiem się nim najadłem, zobaczcie. Dobra, no i to było jakieś logiczne, tylko żeby jakiś inny mnie tutaj zaraz... nie podszedł. Wygląda to, że w tą stronę są 3 jakieś cwaniaczki. Wydaje mi się, że to znowu wróciliśmy w to miejsce, gdzie były te... takie śmieszne ptaszki. Ojej, coś jeszcze nie działa, to za dobrze, muszę przyznać. Czasem coś tam się zetnie. Tam są ptaszki, no, tam byliśmy wtedy. Tutaj też jestem ptaszek, więc biegniemy na takiego jednego, dawajcie. Okej, zabiłem go. Teraz mogę go zjeść, pięknie, dobra. Tylko żeby nic innego mnie tutaj nie zjadło, bo jak pamiętacie, przed chwilą coś mnie zaatakowało. I to nie było zbyt przyjemne uczucie. Tam coś jest. I tam w ogóle jest jakiś wulkan, to wygląda epicko. Dobra, tutaj też są te. Ej, o tyż, patrzcie, one atakują. Kurde, mnie tutaj porobiły trochę. A teraz je zjem. Potrzebuję wody, pilnie dość. Mam dość mało wody. Znaczy, no mało wody mam. Gdzie jest jakieś jeziorko? Panie, czy tu jest jakaś woda? Nie, ale tam jest jakieś zwierzątko. Tam jest znowu ten koń. Go. Aha, wyłączyła mi się gra. XD, 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 XD. Błąd jakiś, error. Patrzcie, patrzcie, patrzcie i skok. Jest! Zagryzamy ci dupę, bo chyba tam cię gryziemy. Ziomek, nie masz żadnych szans. Oła! Oła! Ziomek, przestań mnie gonić. Przestań mnie gonić, ale on zjada mój ten. Nie dam mu zjeść moje... Czekaj, mano. Ale tu jest walka stulecia. Patrzcie na to. Jest! Gryzę go chyba! Coś mu robię! Robiłem mu coś, czy nie? Wygląda na to, że tak. Tylko gdzie on teraz jest? Gdzieś mi się wyrwał chyba. Gdzie on jest? Gdzie jesteś? Ajajaj. Umieram troszkę. Tam jest. Jakbym się jeszcze raz tak do niego na pełnej piździożce wrąbał. Patrzcie na to. To chyba nie tak powinno wyglądać. Co? Gdzie ja jestem w ogóle? Super gra! O, wyszedłem. Byłem pod mapką, ale wyszedłem. Tylko zaraz umrę. Potrzebuję coś chyba zjeść, co? Nie wiem, to chyba nie tak powinno wyglądać. Ale no zabijmy tego. O nie, ten jest jakiś zabity. To chyba tego jadłem, co? Znaczy zabiłem. Dobra, mając pełne życie, prawdopodobnie będzie nam się odnawiało. Odnawiało to życie, ale kurde, no widzieliście co tam się działo? Gdzieś latałem pod mapką i w ogóle mam 4 zabójstwa, bo chyba o to chodzi. Więc... Ilu zabiłem? 3 zabiłem chyba tylko, nie? Prawdopodobnie 3 te zabiłem, koniki. Wydaje mi się, że zabiliśmy tamtego cwaniaka jednego. Ale było, to była naprawdę epicka walka. Ta mapka też jest epicka zresztą, co by tutaj dużo gadać. A mam mało życia, czy to się jakoś mi ładuje, czy nie? Nie wiem, przydałoby się znaleźć jakąś wodę. Więc to by... Tam jest coś ciekawego. Aha, to jest jeden z tych ptaszków. Dobra, więc ja po prostu na to się rzucę. Znowu mnie zranił. Zabiłem go? Chyba nie. Nie, zabiłem go. To czemu nie liczy mi teraz to? Tego? Tych... Może jak go zjem dopiero? Nie, no to co to są te łapy? 4 życia mam jeszcze chyba, tak? Oto... Nie, no raczej nie. Nie mam pojęcia co to znaczy. Wszedłem sobie w liany prawie. Znaczy w te... Dobra, gdzie jest woda? Ja się pytam, gdzie jest... W tej mapce woda. Potrzebuję, znaczy w sumie jakoś nie tak bardzo, ale będę się czuł bezpieczniej mając stały dostęp do wody. Tu co to jest? Nie wiem, jakiś glut. Nie no, ja nie mogę wchodzić do wody, no to jest bezsensowne. To jak mam zabić zwierzęta, które są w wodzie? Tutaj gdzieś, o tam jest ten, dobra.
Porobimy go, patrzcie. Schowamy się za krzakiem, to będzie jedna z naszych ostatnich tutaj prejów. Patrzcie, schowamy się za krzakiem, skaczemy i porobiony. O-o. O nie, jest kozak. Ja mam strasznie mało życia! Jest, dawaj, robimy go! Nie udało się, nie udało się. No przykro. Go, 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 go! Ej, no nie, ten pokaz, animacja skakania i zabijania jest naprawdę sarąbista. Tylko, że szkoda, że niezbyt działa na tych innych drapieżnikach. Dobra, dwa na raz zabiliśmy, no co jest? Aha, nie wiem co się dzieje, ale zabiliśmy go, ale go nie zabiliśmy. O, teraz go zabiliśmy, nie? Tak jest, dobra, zjedzmy wszystko. A nie, to jest to, ile, patrzcie, ile zjedliśmy tych lepszych. No, to nam się nalicza, ile zabiliśmy tych koników. Więc spoko, wszystko już wiemy. Czy to jest jakiś cwaniaczek? On by w sumie chciał pewnie do jedzenia przyjść, ale to nie ma tak łatwo. Tam były te małe ptaszki, które są dość tiltujące. Więc patrzcie na to. Ło! Ej, zabiłem go? Tak mi się wydaje, powinienem. No, to czemu mnie opłułeś? Ta gra byłaby naprawdę świetna, gdyby była multi. Na przykład coś jak jest H1Z1, żeby to była taka arena i na przykład wypuścić tam, nie wiem, 10 zabójców i niech się zabijają do, wiecie, do końca, nie? Tam coś jest takiego. Tak, to jest ten zabójca. Dobra, no to ja tutaj ofensywnie odpadam. Poszedł? Zabiłem go? Nie wiem, stamtąd gdzieś. Nie zabiłem go, patrzcie. Go, skok! Nie wiem, czy go w ogóle można zabić, no zobaczcie. Stoi, nic nie robi. A, dobra, już chyba go zabiłem, co? Dlatego on nic nie robi. Ale jest straszny. Piernicze. No piękny jesteś, ziomuś, piękny. Więc zabiliśmy go. Czego chcieć więcej? Dobra, na dzisiaj to już wszystko. Tak więc na dzisiaj to już wszystko, ja mam nadzieję, że gra się wam spodobała. Jeżeli tak, to jak zawsze zostawcie łapkę w górę, zostawcie dzwoneczka na kanale i subskrypcję tuż pod filmem, jeżeli chcecie więcej. Na dzisiaj to już wszystko, ja wam bardzo serdecznie dziękuję, trzymajcie się, pa pa!